Jak w każdą środę w tym wydaniu Kuriera Opolskiego zapraszamy Państwa na autorski przegląd prasy przygotowywany przez Zbigniewa Górniaka, który jest już moim i Państwa gościem. Witam serdecznie Zbyszko. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dziś oszczędzę Tobie i Państwu polityki, ostatnio od tej polityki za gęsto w naszym życiu, dlatego zaczniemy od kultury, od rock'n'rolla. Rolling Stonesi grają dalej, ukazał się najnowszy. Album tej największej wciąż, chyba rock'n'rollowej grupy świata, a Mick Jagger dalej wykonuje ten swój słynny jagger, swagger, czyli krok jaggera, swagger to, 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 to znaczy puszyć się z tego takiego jego takich charakterystycznych ruchów, prawda? Nie będę tu naśladował. Dalej, tytuł nosi. Płyta nosi tytuł Hackney Diamonds, czyli pospolite diamenty. Aczkolwiek jest tam kilka naprawdę diamentowych przebojów. I jest to wielkie wydarzenie dla wszelkich fanów, a także krytyków gazetowych, krytyków muzyki, którzy przeżywają swoją drugą młodość. Tak oto pisze o tym wydarzeniu pan Grzegorz Brzozowicz z Tygodnika Do Rzeczy. Rolling Stones to nie jest tylko wielki zespół. To jest idea związana z pokoleniami, które wyrażały siebie poprzez muzykę rockową. Dziś nie kolekcjonuje się płyt, nie słucha się albumów, a piosenki odtwarza się z telefonu. Dziś, kiedy rock nic nie znaczy, każdy krytyk muzyczny wyczekuje na nowy album Stonesów jak na potwierdzenie sensu swego istnienia. Dlatego chcemy, by każda kolejna płyta stąsów była wspaniała. To yy, my musimy, rolnik stąsi, niczego nie muszą udowadniać. To my, krytycy, musimy udowadniać sobie, że żyjąc u ich boku nie zmarnowaliśmy własnego życia. Pisze w tak wzniosły sposób pan Grzegorz yy, Brzozowicz. Yy, no, rzeczywiście, Mick Jagger skończył niedawno 80 lat. Kai, Kate Richards. Yy, jeszcze półtorej miesiąca będzie miał o rok mniej, za półtorej miesiąca kończy osiemdziesiątkę, a drugi gitarzysta, Ron Woods, pierwotnego składu, ma obecnie 76 lat. No nieźle się panowie otrzymają, natomiast. Brytyjski Guardian w stylu typowo angielskiej prasy, bardzo złośliwej, tak oto napisał o tej płycie. Okropny tytuł nowego albumu Rolling Stones brzmi jak nazwa klubu z tańcem na róże w dzielnicy. Clapton. Często tam bywałem u swojej cioci, nawet nie wiedziałem, że tam są takie kluby. A jego fatalna szata graficzna przypomina niskobudżetową obwolutę składanki zespołów pudel metalowych. U nas każda płyta każdego gwiazdora wywołuje wielkie ochy i achy, a tam się mówiąc, mówiąc prosto nie obcyngalają. Ale to jest jeszcze nic, bo y, y, rolnik sąsi naprawdę mieli kłopoty w swojej karierze zawodowej y, ich piosenki stały się w latach 70. z hymnami studenckiej rewolty w Paryżu, a sami sąsi rozpoczęli najbardziej twórczy okres swojej działalności w Wielkiej Brytanii stali się natomiast wrogami publicznymi. Prasa bulwarowa ich miażdżyła, policja organizowała naloty na mieszkania członków zespołu w poszukiwaniu e, narkotyków, muzyków ciągano po sądach i zmuszano do emigracji e, podatkowej. To tak do refleksji w porównaniu z tymi współczesnymi jękami naszych współczesnych muzyków, którzy cierpią na pluszowym krzyżu, którzy za jeden koncert byle jaki potrafią skasować milion złotych, a później użalają się na, na dyktaturę Kaczafiego. I mm, czy ty wiesz, tygodnik sieci, czy ty wiesz co to są bambocioni? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że za chwilę mi wyjaśni. Bambocioni to, to jest włoskie słowo oznaczające duże dzieci, czyli mężczyzn, tych przystojniaczków włoskich takich po 30, po 40, yy, yy, mieszkających w domu rodzinnym znacznie dłużej niż jest to społecznie akceptowane. Okazuje się, że yy, młodzi z południa Europy, głównie właśnie z Włoch, ale także z Grecji, yy, Najpóźniej wyprowadzają się od mamy z domu i jest to już duży społeczny problem. W Korei Południowej takie dzieci, dzieci też występują. Nazywa się je kangurami pewnie do tej kieszeni, że tak u mamy siedzą w kieszonce. Ale dlaczego o tym prasa mówi? Ja mówię o tym, dlatego że przeczytałem niedawno, że mieszkanie w Ursusie bo nie dziwię się, że młodzi mieszkają z, z, z rodzicami mieszkanie w Ursusie. No, Podrzędnej dzielnicy podwarszawskiej. Dwupokojowe, niespełna 50-metrowe, kosztuje 650 metrów. I też te kwestie finansowe mogą być Natomiast 70-metrowe tym... mieszkanie na powiślu 2,5 miliona złotych. No i tak samo jest we Włoszech. Zaraz Ci przeczytam, ale. Ym... Dwa tygodnie temu media obiegła sprawa 75-letniej mieszkanki Pawi, marzącej o pozbyciu się z domu dwóch synów, lat 40 i 42. Mężczyźni, choć pracują, a więc zarabiają, nie pomagali matce w domu, a także nie ponosili kosztów związanych z jego utrzymaniem. Kobieta wydawała na nich całą swoją emeryturę w końcu powiedziała basta i kazała im się wyprowadzić z hotelu mama. A ponieważ odmówili, sprawa trafiła do sądu, ten zdecydował na korzyść kobiety i chłopcy muszą sobie szukać nowych domów. Ale dlaczego? Młodzi Włosi często zarabiają na życie dorywczo, jako opiekunowie, do dzieci, animatorzy, sprzedawcy, kierowcy, dostarczający pizzę. I często ich zarobki nie, nie, nie przekraczają jednego tysiąca euro, czyli jakieś cztery tysiące złotych miesięcznie. W dużych miastach takich jak Rzym czy Mediolan tyle trzeba co miesiąc zapłacić za wynajem skromnej Kawarel, kawalerki. Także nie tylko my mamy, proszę Państwa, kłopoty lokalowe, nie tylko u nas te ceny wynajmu są potworne. Zbigniewie, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy przegląd prasy. Kolejne prasowanie w poniedziałek. Już teraz zachęcam naszych widzów do oglądania. A Tobie dziękuję już za wizytę w studiu. Dziękuję idę trenować Jagger Swagger.